Annuncio vobis gaudium magnum Abemus papam Co to znaczy wierzyć? Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 13 marca 1985 roku. Pierwszym i podstawowym punktem odniesienia niniejszej katechezy są powszechnie znane wyznania wiary chrześcijańskiej. Noszą one również nazwę symboli wiary. Greckie wyrażenie symbolon oznacza tyle co połowa przełamanego przedmiotu, na przykład pieczęci którą okazywało się jako znak rozpoznawczy. Obie części przykładało się do siebie, ażeby sprawdzić tożsamość osoby przynoszącej jedną z nich. Stąd pochodzą dalsze znaczenia symbolu: dokument tożsamości, list uwierzytelniający, a także traktat lub kontrakt, którego symbolon był dowodem. Przejście od tego znaczenia do znaczenia zbioru lub streszczenia rzeczy przekazanych i udokumentowanych, wydaje się dość naturalne. W naszym wypadku symbole oznaczają zebranie głównych prawd wiary, czyli tego w co wierzy Kościół. W systematycznej katechezie zawierają się pouczenia na temat tego w co wierzy Kościół, czyli na temat treści wiary chrześcijańskiej. Stąd też owe symbole wiary. Są pierwszym i podstawowym punktem odniesienia dla katechezy. Wśród różnych starożytnych symboli wiary największe znaczenie posiada skład apostolski, pochodzący z niezwykle odległych czasów i powszechnie odmawiany w modlitwach chrześcijanina. W nim zawierają się główne prawdy wiary przekazywanej przez apostołów Jezusa Chrystusa. Innym symbolem, prastarym i znanym, jest symbol nicejsko-konstantynopolitański, zawierający te same prawdy wiary apostolskiej w autorytatywnym naświetleniu, które pochodzi od dwóch pierwszych soborów ekumenicznych Kościoła powszechnego w Nicei 325 rok oraz Konstantynopolu 381 rok. Zwyczaj symbolów wiary ogłaszanych jako owoc soborów kościoła, odnowił się również w naszym stuleciu. Po Soborze Watykańskim II papież Paweł VI ogłosił wyznanie wiary, znane jako credo populi dei, 1968 rok, które zawiera kształt prawd wiary Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem tych treści, którym dał wyraz ostatni Sobór lub punktów, wokół których nagromadziły się w ostatnich latach wątpliwości. Symbole wiary są zasadniczym punktem odniesienia dla niniejszej katechezy. Każą nam one jednak odwoływać się do całego depozytu Słowa Bożego, który zawiera się w Piśmie Świętym i tradycji apostolskiej, ponieważ są tylko zwięzłą syntezą zawartej w tym depozycie nauki wiary. Dlatego, poprzez wyznania wiary, chcemy dotrzeć do owego niezmiennego depozytu. Opierając się na interpretacji, jaką Kościół prowadzony przez Ducha Świętego dał mu na przestrzeni dziejów, każdy ze wspomnianych symbolów zaczyna się od słowa wierze. Każdy z nich bowiem służy nie tyle pouczeniu, ile wyznaniu. Wszystkie treści tego wyznania są prawdami wiary chrześcijańskiej. Wszystkie są zakorzenione w tym pierwszym słowie, wierze. I na tym właśnie wyrażeniu, wierze. Pragniemy się skupić w tej pierwszej katechezie. Wyrażenie to jest obecne w języku codziennym, niezależnie od swojej treści religijnej, a w szczególności chrześcijańskiej. Wierzę Ci, to znaczy, ufam Ci, jestem przekonany, że mówisz prawdę, wierzę w to, co mówisz, to znaczy, jestem przekonany, że treść Twoich słów odpowiada obiektywnej rzeczywistości. W tym potocznym użyciu słowa wierzę. Uwydatniają się pewne elementy istotne. Wierzyć to znaczy przejmować i uznawać za prawdziwe i odpowiadające rzeczywistości to, co jest treścią wypowiedzi, czyli słów drugiej osoby, czy też osób, ze względu na jej ich wiarygodność. Wiarygodność ta stanowi w danym wypadku o szczególnym autorytecie osoby. Jest to autorytet prawdy. Tak więc mówiąc, wierzę. Wyrażamy równocześnie dwoiste odniesienie do osoby i do prawdy. Do prawdy, ze względu na osobę, która cieszy się autorytetem prawdomówności. Wyraz wierze pojawia się bardzo często na kartach Ewangelii oraz całego Pisma Świętego. Byłoby rzeczą bardzo pożyteczną zestawić i przeanalizować wszystkie odnośne miejsca w Starym i Nowym Testamencie które pozwalają nam uchwycić biblijny sens słowa wierze. Znajdujemy tam obok czasownika wierzyć również rzeczownik wiara, jako jedno z wyrażeń centralnych całej Biblii. Znajdujemy nawet pewnego rodzaju definicję wiary, jak na przykład wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, tych rzeczywistości, których nie widzimy. Fides est sperandarum substantia rerum, Et argumentum non apparentium. Te wyrażenia biblijne były badane, tłumaczone i rozwijane przez ojców i teologów na przestrzeni 2000 lat chrześcijaństwa, o czym świadczy dostępna nam ogromna literatura egzegetyczna i dogmatyczna. Podobnie jak w symbolach, tak i w całej teologii, wierzyć, wiara, jest kategorią podstawową. Jest także punktem wyjścia dla katechezy, pierwszym aktem, jakim odpowiada się na objawienie Boże. Ograniczymy się w tej katechezie do jednego źródła, które skupia w sobie wszystkie inne. Jest nim Konstytucja Dogmatyczna Soboru Watykańskiego II Dei Verbum. Czytamy w niej, co następuje: Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić siebie samego. I ujawnić nam tajemnicę woli swojej, dzięki której przez Chrystusa, słowo wcielone, ludzie mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się uczestnikami boskiej natury. Bogu objawiającemu należy okazać posłuszeństwo wiary, przez które człowiek z wolnej woli cały powierza się Bogu, okazując pełną uległość rozumu i woli. Wobec Boga objawiającego i dobrowolnie uznając objawienie przez Niego dane. W tych słowach dokumentu soborowego jest zawarta odpowiedź na pytanie, co to znaczy wierzyć. Wyjaśnienie jest zwięzłe, ogromnie skondensowane i bogate. Wypadnie nam w dalszym ciągu szerzej wniknąć w to soborowe wyjaśnienie, które ma wagę równą definicji, rzec można, technicznej. To jedno przede wszystkim jest oczywiste. Zachodzi genetyczna i organiczna łączność, związek pomiędzy naszym chrześcijańskim wierze, a tą szczególną inicjatywą Boga samego, która nazywa się objawieniem. Dlatego katecheza na temat wierze musi być prowadzona łącznie z katechezą na temat objawienia Bożego. Z logicznego i historycznego punktu widzenia objawienie wyprzedza wiarę. Wiara jest uwarunkowana objawieniem, jest ona poniekąd odpowiedzią ze strony człowieka na objawienie Boże. Powiedzmy już teraz, że tę odpowiedź można i trzeba dać, gdyż Bóg jest wiarygodny. Nikt nie jest wiarygodny tak jak On. Nikt tak jak On nie posiada autorytetu prawdy. W żadnym innym przypadku, tak jak w wierze w Boga, nie urzeczywistnia się wartość pojęciowa. I semantyczna słowa tak często używanego w ludzkim języku. Wierzę. Wierzę Ci. W katechezie systematycznej pierwszym punktem odniesienia jest wyznanie wiary. Wierzę w Boga, które wszyscy umiemy na pamięć i odmawiamy jako skład apostolski. Również i to, które odmawiamy we mszy świętej, kredonicejsko-konstantynopolitańskie. Wreszcie to najnowsze, kredo populidei. Wyznanie Wiary Ludu Bożego, które po Ostatnim Soborze wygłosił w roku 1968 papież Paweł VI. Wyznanie Wiary jest pierwszym punktem odniesienia dla katechezy, ponieważ w nim, w sposób najbardziej zwięzły i podbudowany Pismem Świętym i całą tradycją Kościoła, zawierają się główne prawdy wiary. Każde wyznanie wiary zaczyna się od słowa credo, wierze. Z tego wynika, że jest ono nie pouczeniem, ale przede wszystkim wyznaniem, a więc nie jest gotową katechezą, jest tylko punktem odniesienia dla katechezy. Słowo credo jest słowem kluczowym chodzi bowiem o prawdy wiary. Wierzyć, wiara, credo to wszystko są wyrażenia jednoznaczne w różnych językach. Wyrażenia te mają również swoje znaczenie w języku obiegowym, kiedy mówimy, że wierzymy jakiemuś człowiekowi. Natomiast w danym wypadku, w wyznaniu wiary, w składzie apostolskim, chodzi o wiarę Bogu. Oczywiście, że wierzymy w Boga, ale przede wszystkim wierzymy Bogu. Bogu, który dał się poznać. Dał się poznać przez objawienie, to znaczy, mówił do człowieka przez ludzi, przez proroków, a ostatecznie przez swojego syna, który stał się człowiekiem. Słowo stało się ciałem. I to jest szczyt i pełnia Bożego Objawienia. Otóż wiara i objawienie są ze sobą ściśle związane. Wiara jest odpowiedzią na słowo Bożego Objawienia. A lepiej jeszcze, jak to doskonale wyraża tekst Konstytucji Soborowej, Dei Verbum o objawieniu Bożym. Jest to odpowiedź, którą człowiek daje Bogu w sposób rozumny i wolny, a więc właściwy dla swojej ludzkiej natury. Dla swojej osobowej godności. Równocześnie daje tę odpowiedź Bogu w całym poczuciu czci i wiarygodności, na jaką Bóg zasługuje bardziej niż jakiekolwiek stworzenie. Takie jest znaczenie słowa wierze, tego pierwszego słowa symbolu apostolskiego, składu apostolskiego i każdego innego wyznania wiary. Trzeba na tym słowie się skupić i dlatego też kolejne rozważania środowe. Będą przede wszystkim poświęcone znaczeniu tego pierwszego słowa wierze. Dziękujmy Bogu za dar wiary i starajmy się tę wiarę od naszej ludzkiej strony również coraz lepiej poznawać i coraz bardziej pogłębiać. Temu właśnie służy dzieło katechezy. Gdziekolwiek się ono dokonuje i spełnia, czy tutaj w tej auli, przez posługę papieża, czy przez posługę biskupów, kapłanów na naszej polskiej ziemi, czy też wreszcie przez posługę tylu katechistów i katechistek, w większości świeckich na całej ziemi, zwłaszcza na misjach. Wszędzie chodzi o to wierzę, co ono znaczy i jaka treść mu odpowiada w Bożym objawieniu. tu adveni ad regnum tuum, i ad voluntas tua, sicut in cerro et in terra. Padem nostrum quotidianum da odie, nobis odiem, et imitem nobis levita nostra, sicut et nostrim intimum, Dei vittorius nostri Et re roci duca In tentazione Sed libera nos amma